Wśród starożytnych narodów przetrwała pamięć o prehistorycznej cywilizacji nagle zniszczonej przez wielką katastrofę. Wiemy na przykład, że egipscy kapłani przechowywali wiedzę o wysoko rozwiniętej kulturze, która w zamierzchłej przeszłości uległa gwałtownej zagładzie. Solon, grecki filozof, poeta i mąż stanu, Żyjący w VI wieku przed naszą erą, przejął od Egipcjan wiedzę o zaginionym świecie. Dwieście lat później, to jest w IV wieku przed naszą erą, grecki filozof Platon, powołując się na Solona, napisał dzieło o Atlantydzie. Według Platona, Atlantyda była potężnym państwem położonym gdzieś na Oceanie Atlantyckim. W ciągu jednej nocy, wskutek kataklizmu, została zatopiona. Podejmowano liczne bezskuteczne próby odnalezienia i udowodnienia istnienia legendarnej Atlantydy. Witam na YouTube, Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli widzicie na ekranie dzwoneczek, kliknijcie na Wtedy będziecie powiadamiani o naszych nowych programach. Obok macie słowo subskrybuj. Jeśli tego nie uczyniliście wcześniej, kliknijcie na nie, dla zaznaczenia, że lubicie ten kanał i jego materiały uważacie za wartościowe. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności. Pomożecie nam w ten sposób rozwijać się i docierać do coraz liczniejszych odbiorców. Jest to wasz wkład w ewangelizację świata zleconą przez Chrystusa. Numer konta i wszelkie dane zawarte są w opisie kanału. Dziękuję tym, którzy nas wsparli. Możecie być pewni, że wasza pomoc zostanie mądrze wykorzystana na zakup potrzebnego sprzętu i reklamę. Jeśli coś dobrego chcielibyście jeszcze uczynić, to przesyłajcie nasze programy, linki i namiary rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Zostawiajcie swoje komentarze i piszcie do nas. Jeśli ktoś chciałby się z nami spotkać, jest to możliwe. Jeśli dzisiejszy film się spodoba, łapka w górę. Stary Testament. Potwierdza istnienie pradawnej, wysoko rozwiniętej cywilizacji, która po piętnastu wiekach swojej egzystencji została nagle zniszczona przez globalny potop. W pierwszych jedenastu rozdziałach Księgi Rodzaju, rozpoczynającej kanon Ksiąg Pisma Świętego, znajduje się opis prehistorii Ziemi. W pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju Mojżesz opisał stworzenie świata. Z chronologii biblijnej wynika, że świat został powołany do istnienia około 3960 roku przed naszą erą. Biblia podaje, że Bóg stworzył ziemię i wszelkie formy życia w ciągu sześciu dni, a dnia siódmego odpoczął i uczynił go świętym. Hebrajski pisarz zapisał, że był to świat doskonały, bez jakiegokolwiek zła. Niestety, wkrótce, czyli w ciągu nie więcej niż 130 lat od stworzenia, doszło do upadku pierwszych ludzi w grzech. Grzech spowodował negatywne zmiany w życiu człowieka i jego środowisku. Natchniony autor Księgi Rodzaju relacjonuje, że pierwszymi synami Adama i Ewy. Byli pierworodny Kain i młodszy Abel. Między braćmi doszło do konfliktu na tle religijnym, który doprowadził do zabójstwa Abla. Po śmierci Abla, zagniewany na Boga Kain, opuścił dotychczasowe miejsce zamieszkania i udał się do ziemi Nody. Popatrzmy na czwarty rozdział Księgi Rodzaju, werset szesnasty. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Nod na wschód od Edenu. Z ustaleń biblistów wynika, że ziemia Nod oznacza ogólnie kraj zamieszkały przez tych, którzy błądzą, ponieważ hebrajskie słowo Nod znaczy błądzić. W ziemi Nod Kain zapoczątkował pierwszą w dziejach ludzkości cywilizację. W siedemnastym wersecie czytamy: I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego Henoch. W zapisie tym czytamy, że Kain był żonaty. Z kim Kain był żonaty? Z siostrą swoją, córką Adama i Ewy. Księga Rodzaju wyraźnie wspomina, że oprócz Kaina, Abla i Seta, Adamowi i Ewie urodzili się synowie i córki, którzy z imienia nie są wymienieni. W ciągu pierwszych 130 lat życia Adama i później musiało być ich wielu, zważywszy na jego żywotność, która sięgnęła 930 lat. Popatrzmy na Księgę Rodzaju, piąty rozdział, trzeci po piąty werset. Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój i nazwał go Set. Po zrodzeniu Seta żył Adam 800 lat i zrodził synów i córki. Adam przeżył 930 lat i umarł. Kain zbudował pierwsze miasto, które od imienia swojego pierworodnego syna nazwał Henoch. Kain i jego potomkowie, aby wznosić miasta, musieli posiadać praktyczne umiejętności w takich dziedzinach jak np. architektura, matematyka, geometria, fizyka, materiałoznawstwo, transport, górnictwo itd. A teraz popatrzmy na wersety 20 po 22 czwartego rozdziału Księgi Rodzaju. Ada urodziła Jabala, który był praojcem mieszkającym w namiotach i przy trzodach. A imię brata jego było Jubal, który był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie. Również Isylla urodziła Tubalkajna który wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza. Siostrą tubal była Naama. Z przeczytanego zapisu wynika, że Kainici rozwinęli rolnictwo i hodowlę zwierząt, a także przemysł i rzemiosło. Od Jabala wielu Kainitów zajęło się rolnictwem i hodowlą zwierząt. Jubal zapoczątkował show-biznes, był muzykiem i śpiewakiem, pierwszym artystą. Opatentował i wytwarzał instrumenty muzyczne. Tubalkain był pierwszym metalurgiem, kowalem. Jego pokolenie nauczyło się rozpoznawać minerały, rudy metali, rozwinęło górnictwo, postawiło huty i zaczęło produkować najróżniejsze przedmioty i narzędzia z metali. To wszystko wskazuje na to, że Kainici utworzyli zorganizowane społeczeństwo oparte na zasadach prawnych i ustrojowych. Społeczeństwo Kainitów musiało być podzielone na klasy osób wysoko postawionych, podejmujących decyzje i zarządzających oraz ludzi wykonujących powierzone im zadania. Siłą rzeczy ukształtowały się wśród Kainitów zawody Trudno pogodzić się ze stwierdzeniem, że stanowili oni prymitywną hordę ludzi pierwotnych. Jednakże wysokiemu rozwojowi kultury materialnej Kainitów towarzyszył upadek religijno-moralny. Kain, ojciec cywilizacji Kainitów, był pierwszym mordercą na ziemi, aż zupełnie odszedł od Boga. Postępujący upadek moralny. I narastająca zmysłowość doprowadziły do tego, że w piątym pokoleniu Kainitów Lamech wprowadził wielożeństwo, łamiąc boską zasadę jednożeństwa. Przeczytam werset dziewiętnasty. Lamech pojął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a imię drugiej Sylla. Wśród kainitów narastało okrucieństwo, agresja i ignorancja Boga. Wykorzystując Boże miłosierdzie, kainici poddawali się wszelkiemu złu, coraz bardziej uwidaczniając zdziczenie, mściwość i pychę. Lamech czuł się bezkarny i był przekonany, że skoro Bóg nie pozwolił mścić się na kajnie za zabójstwo Abla, to tym bardziej nie pozwoli mścić się na nim, gdyby kogoś zabił. Przeczytam werset 23 i 24. I rzekł Lamech do swych żon: Ado i syllo, słuchajcie głosu mojego. Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony siedem razy, to Lamech siedemdziesiąt siedem razy. Chociaż Kainici osiągnęli wysoki rozwój kulturalny i materialny, Chrystus stwierdził, że w ich cywilizacji nie było miejsca dla Boga. Pochłonięci sprawami doczesnymi, kierując się wyłącznie ku materialnej kulturze i używaniu, nie zważali na boskie wartości. Popatrzmy na Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, wersety 37 po 39. Albowiem, jak było za dni Noego, takie będzie przyjście syna człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Ciekawa relacja o przedpotopowej cywilizacji Kainitów pochodzi od Józefa Flawiusza historyka żydowskiego z pierwszego wieku w swoim dziele dawne dzieje Izraela Flawiusz napisał szmat ziemi przewędrował Kain aż wreszcie osiadł wraz ze swoją niewiastą w miejscu zwanym Nody osiedliwszy się tam zrodził dzieci a ciążąca na nim kara nie posłużyła mu za ostrzeżenie ale jeszcze głębiej zanurzył się w nieprawość i dogadzał swojemu ciału wszelkimi rozkoszami, nie bacząc, że pociągało to za sobą niejednokrotnie krzywdę żyjących z nim ludzi. Napełniał swój dom bogactwami zdobytymi przez grabież i gwałt, a kogo tylko spotkał, zachęcał do rozkoszy i rozboju i stał się dla ludzi mistrzem wszelkiego bezeceństwa. Wynalazłszy miary i wagi, zmienił ową niewinną i szlachetną prostotę, w jakiej żyli ludzie, póki ich nie znali, w życie pełne oszustwa. On również pierwszy wykreślił granice na ziemi, zbudował miasto i obmurował je murami, zmusiwszy swoje plemię, by zgromadziło się na jedno miejsce. Miasto to nazwał Henoch od imienia swego najstarszego syna Henocha. Henoch miał syna Irada, a z niego zrodził się Mechujael, którego synem był Metuszael. Ten zaś zrodził Lamecha. Lamech miał 77 synów z dwóch swoich żon, Sylli i Ady. Jeden z nich, Jabal, Urodzony z Ady, rozpostarł namioty i poświęcił się pasterstwu. A Jubal, pochodzący od tej samej matki, ćwiczył się w muzyce i wynalazł gęś i cytrem. Spośród synów urodzonych z drugiej żony Lamecha, Tubal-Kain górował nad wszystkimi siłą i odznaczał się w sztuce wojennej, zdobywając dzięki niej to, czym rozkoszuje się ciało. On również pierwszy trudnił się kowalstwem. A zrodziwszy jeszcze córkę na Amę Lamech, ponieważ rozumiał dobrze sprawy boskie i wiedział, że ma ponieść większą karę za bratobójstwo popełnione przez Kaina, oznajmił to swoim żonom. Jeszcze wtedy za życia Adama. Potomkowie Kaina zabrnęli na same dno łotrostwa, bo każde pokolenie przejmowało występki poprzedniego i dodawało do nich nowe. Pałali namiętnością wojny i grabieży. A jeśli który z nich był zbyt lękliwy, by rzucić się w morderczy bój, znajdował inne drogi, by w obłędnej pysze zadawać gwałty i nasycać swą zachłanność. Po śmierci Abla i odejściu Kaina do ziemi Nod, Adamowi i Ewie urodził się trzeci syn, Set. Popatrzmy teraz na księgę rodzaju, czwarty rozdział. I tam interesuje nas werset 25, który brzmi następująco: I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna, i dała mu imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Według chronologii biblijnej, narodziny Seta. Datujemy na 130 rok Anno Mundi, czyli 130 lat od stworzenia świata. Dlatego, że Set urodził się, kiedy Adam miał 130 lat. W piątym rozdziale i trzecim wersecie czytamy. Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój. I nazwał go Set. Życie Adama rozpoczęło się w szóstym dniu stwarzania. Więc w dniu narodzin Seta Adam miał tyle lat, co świat. 130 rok życia Adama, będący równocześnie 130 rokiem istnienia świata, przypada na około 3830 rok przed naszą erą. Stwierdziłem, że grzech nastąpił przed 130 rokiem Anno Mundi. Zabójstwo Abla miało miejsce przed narodzinami Seta, kiedy grzech był już na świecie. Na tej podstawie stwierdzamy, że grzech zaistniał przed 130 rokiem Anno Mundi, czyli przed 3830 rokiem przed naszą erą. Ale nie wiemy dokładnie kiedy. Set był szlachetny i bogobojny. Zapoczątkował cywilizację setytów. Synem seta był Enosz, urodzony w 235 roku Anno Mundi, czyli w około 3725 roku przed naszą erą. Popatrzmy na czwarty rozdział i dwudziesty szósty werset. Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz oraz szósty werset piątego rozdziału. Set żył 105 lat i zrodził Enosza. Wtedy setyci zjednoczyli się we wspólnym kulcie Boga. Organizując się w pierwszy w historii ludzkości kościół. W 26 wersecie czwartego rozdziału czytamy, Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Setyci koncentrowali się na poznaniu i uwielbieniu Boga. Żyjąc w izolacji od Kainitów, służbę Bogu uznawali za priorytet. Z tego też powodu nie czytamy w zapisie biblijnym, aby mieli takie osiągnięcia kultury materialnej jak kainici. Setyci być może cywilizacyjnie byli w tyle za kainitami, ale górowali nad nimi duchowo i moralnie. Te dwie, tak różniące się od siebie cywilizacje, egzystowały obok siebie. Ale z czasem Setyci zaczęli popadać w odstępstwo od Boga. Porzucając bogobojny styl życia, jednoczyli się z kajnitami. Popatrzmy na szósty rozdział Księgi Rodzaju, werset pierwszy i drugi. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne, Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Józef Flawiusz, odstępstwo setytów, opisał następująco. Przez siedem pokoleń wyznawali oni Boga jako władcę wszechrzeczy i we wszystkich swych czynach zważali na cnotę. Potem jednak stopniowo wypaczyli obyczaje przekazane im przez przodków. Przestali Bogu oddawać cześć należną i nie troszczyli się już o sprawiedliwość w stosunku do ludzi. Jak dawniej w swoich czynach okazywali zapał do cnoty, tak teraz dwakroć goręcej umiłowali niegodziwość, aż wreszcie rozniecili przeciw sobie gniew Boga. Biblia sugeruje, że przyczyną odstępstwa setytów były związki małżeńskie z kajnitkami, czego Bóg zabronił. W Piśmie Świętym mamy Boże zalecenia, aby osoby wierzące nie zawierały związków małżeńskich z niewierzącymi. W takich sytuacjach bywa, że strona wierząca pod wieloletnim wpływem niewierzącej stopniowo słabnie wierze. I odchodzi od Boga. Coś takiego przydarzyło się królowi Salomonowi, świetnemu władcy starożytnego Izraela, który pod wpływem swych cudzoziemskich żon zatracił miłość i wierność wobec Jahwe. Możemy sobie wyobrazić, że setytki prowadziły się skromnie. Natomiast kainitki eksponowały swą kobiecą urodę i wdzięki, wabiąc ku sobie setytów. Zachwyceni urodą kainitek, żenili się z nimi i pod ich wpływem zaczęli zatracać swoją wiarę, aż w końcu ulegli złu. W badanych tekstach biblijnych, księgi rodzaju, setyci nazwani są synami Bożymi. A kajnitki córkami ludzkimi. Jest wiele zapisów, szczególnie w Nowym Testamencie, określających ludzi wierzących dziećmi bożymi, wierzących mężczyzn synami bożymi, a kobiety córkami bożymi. W przeciwieństwie do nich niewierzących Biblia nazywa różnie, na przykład synowie ciemności, synowie ludzcy, ludzie tego świata i tak dalej. Dlatego w tej historii setyci nazwani są synami Bożymi i absolutnie nie są to materializujący się aniołowie, a kajnitki córkami ludzkimi. Gdy doszło do związków małżeńskich setytów z kajnitkami, zdarzało się, że rodzili im się potomkowie, którzy osiągali ponad przeciętną wielkość, stając się w miarę dojrzewania olbrzymi. Z racji swoich rozmiarów i siły byli uznawani za sławnych mocarzy i przywódców. W czwartym wersecie szóstego rozdziału czytamy. A w owych czasach, również i potem, gdy Synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na Ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Olbrzymi ludzie w dawniejszych czasach Starego Testamentu nie byli czymś nadzwyczajnym. Starożytną Palestynę jeszcze przed zajęciem jej w XV wieku przed naszą erą przez Izrael, zamieszkiwały narody Olbrzymów. Chciałbym powołać się teraz na piątą Księgę Mojżesza, czyli Księgę Powtórzonego prawa, i tam rozdział drugi, w drugim rozdziale czytam wersety 10-11 a potem 20 i 21. Dawniej mieszkali w niej, czyli w Palestynie, w Kanaanie, emici, lud wielki i liczny i rosły jak olbrzymi. Również refaitów uważano za olbrzymów, lecz moabici nazywają ich emitami. Również ją uważano za ziemię refaitów. Mieszkali w niej dawniej refaici, a ammonici nazywali ich zamzumim. Był to lud wielki i liczny i rosły jak olbrzymy. Lecz Pan wytępił ich przed nimi, tak iż objęli ich ziemią w posiadanie i zamieszkali na ich miejscu. Gdy około, 1446 roku przed naszą erą, dwunastu szpiegów izraelskich wróciło do obozów Kadesz Barnea. Zdali relację Mojżeszowi i ludowi, że w ziemi obiecanej widzieli olbrzymów. Popatrzmy na pierwszy rozdział i werset 28. Dokąd więc mamy iść? Nasi bracia stworzyli serca nasze, mówiąc: Lud ten jest od nas liczniejszy, przewyższa nas wzrostem. Miasta są wielkie i obwarowane aż po niebo, a ponadto widzieliśmy tam olbrzymów. Izrael, rozpoczynając podbój ziemi obiecanej w 1406 roku przed naszą erą. Pokonał Oga, króla Baszanu. O Ogu czytamy w trzecim rozdziale księgi powtórzonego prawa, w jedenastym wersecie, takie słowa. Gdyż ów Og, król Baszanu, był ostatnim z rodu olbrzymów. Wszak jego grobowiec, grobowiec żelazny. Znajduje się w rabat synów Ammonowych, a ma 9 łokci długości, cztery łokcie szerokości według zwykłego łokcia męskiego. Z tego zapisu możemy wywnioskować, że Og, ostatni z rodu olbrzymów, mógł mieć cztery metry wzrostu. W XI wieku przed naszą erą Dawid zabił filistyna Goliata o wzroście ponad trzech metrów. Popatrzmy na pierwszą księgę Samuelową, a tam rozdział 17. I w rozdziale 17 przeczytajmy sobie werset czwarty, który brzmi następująco. Wtem wystąpił z szeregów filistyńskich pewien harcownik imieniem Goliad z zgad o wzroście sześć łokci i pięć. Dopatrywanie się więc w olbrzymich ludziach tamtych czasów, potomków aniołów z kobietami jest błędem. Natchniony autor Księgi Rodzaju wskazuje, że to małżeństwa setytów z kajnitkami zaważyły na losach ówczesnej ludzkości. Stan moralny przedpotopowego świata pisarz biblijny przedstawił następująco w szóstym rozdziale Księgi Rodzaju i wersety piąty oraz szósty: A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Amerykańska pisarka religijna Ellen White w swojej książce Historia Zbawienia tak opisała odstępstwo setytów zainicjowane przez ich związki małżeńskie z kainitkami i pogłębiający się upadek ludzkości. Potomków Seta zwano synami Bożymi, potomków Kaina synami ludzkimi. Gdy synowie Boży przez związki małżeńskie zmieszali się z synami ludzkimi, stracili pod wpływem żon swój szczególny święty charakter i złączyli się w bałwochwalstwie z synami Kaina. Wielu odrzuciło bojaźń Bożą i podeptało Jego przykazania. Tylko nieliczni sprawiedliwi czcili w bojaźni swego Stwórcę. Złość ludzka była tak wielka i przyjmowała tak zastraszające rozmiary, że Bóg żałował, iż uczynił człowieka. Wszelkie zamiary i myśli jego serca były ustawicznie złe. Wtedy Bóg podjął decyzję o odwołaniu Ducha Świętego z Ziemi. W trzecim wersecie czytamy: I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem, będzie więc życie jego trwać 120 lat. Przez wszystkie wieki prehistorii Duch Święty walczył o ocalenie ludzkości i powstrzymanie zła. Dopóki setyci byli wierni Bogu, istniała nadzieja, że uda się wydźwignąć ludzkość z grzechu. Lecz gdy setyci ulegli kainitom, walka Boga o ocalenie ludzkości została przegrana. Bardzo trafnie zapis księgi rodzaju, szóstego rozdziału i trzeciego wersetu został oddany w przekładzie Biblii Gdańskiej. I rzekł Pan. Nie będzie się wadził duch mój z człowiekiem na wieki. Odrzucony przez ludzi duch święty opuścił Ziemię. Przedpotopowa ludzkość tak bardzo zatwardziła swoje serca na wpływ ducha Bożego, że nie mógł on już nic więcej dla niej zrobić. Gdy duch święty opuścił Ziemię, czas łaski dobiegł końca i zagłada świata została przesądzona. Według chronologii Starego Testamentu, w 1656 roku anno mundi, czyli w około 2304 roku przed naszą erą, globalna katastrofa potopu położyła kres prehistorycznej cywilizacji, grzebiąc ją w swoich sedmentach. W sedymentach potopu, które w krótkim czasie stężały w warstwy skał osadowych, odnajdujemy szczątki pradawnego świata w postaci skamielin różnych organizmów i roślin. Zdarza się, że odnajdujemy w nich także ślady prehistorycznej cywilizacji w postaci przedmiotów wykonanych przez człowieka. American Journal of Science z 1931 roku donosił, że w 1830 roku w stanie Pensylwania w kamieniołomie marmuru koło Filadelfii z głębokości 20 metrów wydobyto kamienny blok z wyciętną prostokątną wnęką o wymiarach 4 na 1,5 centymetra w której były wypukłe litery nieznanego pochodzenia. W 1851 roku w Dorchester, w stanie Massachusetts, podczas robót wysadzono litą skałę kambryjską, datowaną na 600 milionów lat. Wybuch wyrzucił ze skały rozłupany na dwoje przedmiot. Po złożeniu okazało się, że jest to wazon wysokości 12 cm, średnicy 16 cm w podstawie o ściankach grubości 2 mm, wykonanych ze stopu cyny i srebra ozdobiony kwiatami inkrustowanymi srebrem. Wydawcy ówczesnej publikacji, Scientific American, napisali. Pół żartem, pół serio, że metalowy wazon mógł być wykonany przez Tubalkina pierwszego mieszkańca Dorchester. W 1870 roku w Lone Ridge w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych, podczas wiercenia studni pod warstwami piasku, gliny i łupku, znaleziono przedmiot, wyglądający na monetę lub medalion. Warstwa, w którym go znaleziono, datowana jest na 200 do 400 tysięcy lat, gdy tymczasem, zdaniem ewolucjonistów, pierwsze istoty ludzkie pojawiły się na Ziemi dopiero 100 tysięcy lat temu. Około 1880 roku w Kalifornii, w kopalni złota, w Górze, Table Mountain w złożach oszacowanych przez geologów na 33 do 35 milionów lat znaleziono kamienny tłuczek i moździerz. W 1889 roku w Nampa w stanie Idaho w Stanach Zjednoczonych podczas wiercenia studni artezyjskiej Mark Kurtz Wydobył z głębokości około 100 metrów spod warstwy gliny, piasku i bazaltu glinianą figurkę człowieka. Warstwa, z której pochodzi, datowana jest przez geologów na 2 do 3 milionów lat. W 1912 roku w Stanach Zjednoczonych, w elektrowni w stanie Oklahoma, w bryle węgla z pokładów kopalni Wilbarton datowanych na 295 milionów lat znaleziono żelazne naczynie owalnego kształtu szerokości 14, długości 16 i wysokości 12 cm. Prawdopodobnie mogło ono mieć zastosowanie w hutnictwie do rozlewania stopionego metalu do form. W 1914 roku w Argentynie, w warstwach urwiska Chapad Malelan datowanych na 2 do 3 milionów lat, znaleziono skamielinę kości udowej Toksodonta z wbitym w nią kamiennym ostrzem oraz kamienne bolas. 8 października 1922 roku w stanie Nevada, Gazeta New York Times wydrukowała artykuł pod tytułem Zagadka skamieniałej podeszwy Buta. W kanionie Fischer'a odkryto skamielinę śladu podeszwy Buta z widocznym podwójnym ręcznym szyciem. Badania wykazały, że skała pochodzi z triasu, a więc sprzed 200 milionów lat. W 1934 roku w London, w Teksasie, w skałach kredowych datowanych na 100 milionów lat, tworzących koryto strumienia Red Creek, Max Hahn i jego małżonka Emma znaleźli młotek. Jego trzonek był częściowo zwęglony, a częściowo skamieniały. Na młotku nie było rdzy. Badania laboratoryjne wykazały, że został wykonany ze stali, której ponoć współcześnie nie da się uzyskać. W 1937 roku w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych myrna Burdik wraz z matką znalazła w piecu w popiele po spalonym węglu łyżkę o długości 15 cm. Łyżka została zbadana w instytucie Smithsonian. Uczeni orzekli, że ludzki wyrób nie może pochodzić z czasów, kiedy powstawał węgiel. Zdjęcie łyżki po raz pierwszy opublikował Harry Wiant, wykładowca z Uniwersytetu Zachodniej Virginii w 1976 roku. Napisał on taką uwagę do zdjęcia. Może jest to relikt pochodzący z przedpotopowego świata? W 1968 roku we Francji, w kamieniołomie Saint-Delivet, w warstwach kredy datowanej na 65 milionów lat, znaleziono metaliczną rurę o nietypowym kształcie. Donoszono o odkryciu kilku podobnych rur. Później, różnej wielkości w tym samym kamieniołomie. W 1968 roku w Stanach Zjednoczonych, w stanie Utah, w miejscu zwanym Antelope Spring, William Meister, 64-letni kolekcjoner z Kamielin, w łupku datowanym na ponad 505 milionów lat, znalazł odcisk prawego buta, z rozdeptanymi trylobitami na obcasie i w przedniej części. Według ewolucjonistów, trylobity wymarły 300 milionów lat przed pojawieniem się człowieka. W ostatnich dziesięcioleciach w kopalniach Republiki Południowej Afryki górnicy znaleźli wiele nienaturalnych kul. Niektóre metaliczne są twardsze. Od obecnie wytapianej stali. Inne są ze stali i skały wulkanicznej. Są jajowate, lekko spłaszczone. Niektóre są grawerowane trzema równoległymi żłobieniami w miejscu ich największej szerokości. Są one odnajdywane w pyrofilicie, prekambryjskim osadzie mineralnym. Datowanym na prawie 3 miliardy lat. Znaleziska te sugerują, że człowiek musiał istnieć przed dinozaurami, trylobitami i innymi, według ewolucji, wcześniejszymi od nas organizmami. Wiele z tych kul znajduje się w posiadaniu muzeum w Klerk Dorp. Kustosz Klerk Dorp muzeum. Ralph Marx powiedział: Kule są całkowitą tajemnicą. Wyglądają na wyrób człowieka. Jednak w tym okresie historii Ziemi, kiedy znalazły się w tej skale, nie istniało żadne inteligentne życie. Niczego takiego wcześniej nie widziałem. Tajemnica owych kul stała się jeszcze bardziej zagadkowa, gdy jedną z nich Wystawiono w Klerk Dorp Muzeum na widok publiczny. Po pewnym czasie okazało się, że obróciła się. Przypuszczano, że może sprzątaczka albo ktoś ze zwiedzających poruszył kulę. Gablotę więc dokładnie zamknięto, mimo to kula znów się obróciła. Zaobserwowano, że to metaliczne jajo. W ciągu 128 dni dokonało pełnego obrotu wokół własnej osi. Podobne zjawisko stwierdzono w przypadku innych kul. Poza tym mają one niezwykłą właściwość konsekwentnie ustawiają się w kierunku bieguna północnego. Profesor Newton, Anderson, chemik. I wykładowca znalazł w bryle węgla dzwonek z uchwytem ozdobionym rzeźbą klęczącego anioła z dłońmi złożonymi w geście modlitwy. Anderson wysłał zdjęcie dzwonka do kilku znawców starożytności, ale żaden nie potrafił zidentyfikować kultury, która mogłaby go wyprodukować. Scanningowa analiza elektronowa na Uniwersytecie Oklahoma wykazała, że dzwonek wykonano z nieznanego stopu. Węgiel, w którym znaleziono dzwonek, pochodził z kopalni Peel Tree w Virginii Zachodniej i jest datowany na 250 milionów lat. Podobnych odkryć dokonano więcej. Ale są one przemilczane i niedopuszczone do wiadomości publicznej, bo nie pasują do współcześnie obowiązującego ewolucyjnego modelu dziejów Ziemi. Odkrycia te dowodzą, że gdy tworzył się węgiel i formowały się skały osadowe skorupy ziemskiej, ginęła ludzka cywilizacja. Osoby pragnące otrzymać wydruk dzisiejszego materiału, niech nas powiadomią o tym, a my wyślemy mailem. Pamiętajcie, że na Facebooku naszego kanału prowadzimy księgarnię wysyłkową. Mamy tam literaturę płatną i bezpłatną. Poszperajcie, jeśli coś Was zainteresuje, zamówcie, a my pocztą wyślemy. Polecam bezpłatne broszury. Poznajmy się o historii, doktrynie i organizacji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Dziesięć Bożych Przykazań, o dekalogu i zmianach w nim dokonanych przez Kościół Powszechny. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia!